Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Remolda z modyfikacją Zombieland. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, postaram się zbudować się panele słoneczne. Zbudujemy także te baterie, tutaj osłonę, jakieś tam drzwi, tego podobne. Tutaj też chciałbym postawić dwa działka w razie gdyby zombie przyszły z tej strony. Tutaj się lekko rozbudowujemy, a także tutaj w polu mamy 6 działek. Więc powoli to zaczyna wyglądać coraz lepiej. A powód tego, że tak się rozbudowujemy, jest taki, że za niedługo, nawet możliwe, że w tym odcinku, włączymy tutaj, że zombie atakują wszystko, co zostało zbudowane przez nas. Więc horda 100 zombie nagle przyleci do nas, będzie chciała rozwalić wszystko i wszystkich, no i będziemy musieli się przed tym bronić, właśnie budując jakieś działka i fortyfikacje. Więc to będzie naprawdę hardkorowe. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się zbudować te panele, a także zbudować panele, baterie, kable, działka. I w zasadzie tyle, więcej nie będziemy potrzebować. Tylko że musimy tutaj oznaczyć, że ten obszar ma być bez dachu. Wszystko to ma zostać usunięte stąd. A w taki sposób będziemy mogli tutaj postawić panele słoneczne bez większego problemu. Nic nie będzie tego zasłaniać i tak dalej. Widzę, że tutaj mamy także jakieś małe złoże złota. Czy jest to nam potrzebne? Absolutnie nie, ale to i tak wykopiemy, bo możemy. I ktoś ma duże ryzyko załamania. Dread. Dobra, zobaczmy, co cię boli. Odpoczynek. Jesteś skrajnie zmęczony. No dobrze, to niech ci będzie. Idź się prześpi. Widzę, że malarię już uzyskałeś odporność, więc strachu nie ma. A utru tutaj robi już to bardzo szybko nawet w sumie. Ale ja bym poprosił, żebyś mi tutaj jeszcze wykopał o jedną kratkę w tą stronę i jedną kratkę w tą stronę. Mam nadzieję, że tutaj nie ma grubego dachu skalnego. Będziemy mogli tutaj budować bez większego problemu. Dach skalny cienki, ok. Więc tutaj także damy obszary. Usuń obszar dachu i to wszystko ma stąd zniknąć. Łe, to złoże jest większe niż myślałem. To są trzy kratki tego. I szalone zwierzę jakieś mamy, które mnie kompletnie nie interesuje. Dobra, więc rozwalimy tą skałę. I zobaczmy, jak wyglądają panele słoneczne, jakie one wielkości są i tak dalej. Zasilanie panele słoneczne, więc moglibyśmy postawić tak. Raz, dwa, trzy, tutaj czwarty. Dałby nam to w sobie całkiem dużo energii już teraz. Poza tym możemy zbudować jeszcze generator na paliwo chemiczne. Nawet moglibyśmy w sumie... O, my komponentów nie mamy. O, nie, ten zombie się zrespił tutaj. To się. Dobra, to musimy naszych ludzi obudzić niestety. Poprosić ich, żeby podeszli tutaj i zrobili co mogą z tym zębiakiem. Pięknie, ale dobijcie go, ja nie chcę, żeby on tutaj obudził się nagle. Dobra, tyle, możecie sobie iść, to mi teraz tyle leży. Widzę, że wszystkie zębiaki dostały agro, więc wspaniale. Ale oprócz tego chyba jest tutaj w miarę czysto, więc idźcie się położyć, a ja będę teraz kombinować, jak tutaj znaleźć komponenty. O tym nie przemyślałem. Myślę, że tych komponentów mam więcej, a mam ich zaledwie dwa. Mam pewien strasznie szalony pomysł. Ogólnie komponentów w skale raczej gdzieś one są, ale musielibyśmy przekopać przez wszystkie skały i szukać tego. Wiadomo, jak to wygląda. Problem jest taki, że jest naprawdę strasznie niewygodne dla nas teraz. Musielibyśmy rozkopać całą tę skałę, a tego byśmy nie chcieli robić, bo to jest czasochłonne i tak dalej. Ale tak patrzę, że tutaj po prawej stronie mapy nie ma ani jednego zombie. A gdy przejdziemy sobie tutaj, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć szczątków statku. Gdzie jest pełno komponentów? Widzę, że utrud tutaj zaczął kąpać już te sprasowane, więc zobaczymy, ile tutaj jest. Ale coś mi się wydaje, że raczej nie mamy wystarczająco, bo tutaj mamy 4 panele, które razem będą potrzebować dokładnie 12 komponentów. No tutaj jakieś sensowne złoże w sumie jest, więc też to możemy wykopać. Róbcie co możecie, ale i tak nam nie starczy. Tutaj mamy pełno działek, które potrzebują też po 3 komponenty, więc tutaj mamy 9, 18. Te już działka są zbudowane na szczęście, ale tutaj przydałoby się także postawić przynajmniej, ja wiem, z dwa. Jedno tutaj, drugie byśmy postawili tutaj. Jeszcze jakieś worki z piaskiem przydałoby się postawić. Ale to wszystko po kolei.
No i tak, musielibyśmy zarąbać te dwa zombie, które tutaj chodzą. Jakoś tam w miarę bezszelestnie. A potem wyjść tutaj na spokojnie, pobiec tutaj z prawej strony, tutaj cyk, cyk, cyk. Tutaj w sumie też mamy bardzo dużo komponentów w skale, ale to jest bardzo czasochłonne, żeby wykopać, więc po prostu rozwalilibyśmy to, wzięli co tam w środku jest i biegli z powrotem. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. No tutaj właśnie złoże się skończyło, więc jesteśmy w tyłku tak naprawdę, w dalszym ciągu. Dobra, to pozwólmy im teraz pójść spać. Zaznaczymy, że całą dobę mają spać. Pójdą się położyć. Mam nadzieję. I z rana tylko... Jak tylko będziemy mogli, to wyskoczymy stąd, no i pobiegniemy na jakieś małe polowanie na komponenty. Ale zastanawiam się, czy tędy nie jest lepiej wyjść. Bo tutaj są dwa zombiaki, tutaj jest tylko jeden. Rozwalilibyśmy jakoś tą skałę i pobiegli tak dosłownie naokoło. Tylko żeby inne nas zombie nie słyszały, bo to będzie straszne. O nie, oni mogą mi bardzo przeszkodzić. Oni tutaj agro na wszystko mogą złapać i zepsuć mi cały plan. Oni idą przez środek tutaj, w sumie tragedii nie ma. Okej, to wiecie co? Użyjmy faktu, że oni tutaj są. Zobaczmy, czy oni są najedzeni, wypoczęci. Okej, więc was poproszę tutaj. Podejdźcie i zaczniecie atakować tą ścianę. Ogólnie będzie bardzo ryzykowne, ale raz się żyje. Okej, i teraz atakujcie to. Okej, pięknie, udało się. Więc teraz tak, wybiegniecie tutaj. Najszybciej jak jest to możliwe. Póki jest jasno, póki nie ma zbyt dużo zombie. Póki nie widzą, że jest tu wejście do naszej kolonii. Okej, teraz biegniecie tutaj. Tak, żebyście mieli bardzo daleko do tych najbliższych zombie. I też liczę na to, że tutaj za drzewami nie ma jakichś ukrytych. To było fatalne. Teraz was bym poprosił, żebyście pobiegli tu. Powoli, powoli do przodu. Ten chyba nas złapał. Ten chyba nas widzi jak nic. Dobra, ustawcie się za tą skałą. Tutaj. Okej, poczekajcie na niego, aż podejdzie. Bo niestety sztuczna inteligencja... Skapnęła się, że coś jest nie tak. Okej, zabiliśmy go. Rozbiegnijcie tutaj. A, jeszcze dwa zombiaki biegną z tej strony. Dobra, z powrotem za kamienie. Chociaż możliwe, że te typy zabiją ich. Mam szczerą na to nadzieję. Bo jak łukami, to oni dużo bardzo zrobią. Tutaj kolejny się zerwał. Oj, fuck, wszystkie już biegną. Dobra, musicie podejść tutaj. Bo nie możemy tutaj tak bardzo długo czekać. Dobra, za tą skałę najchętniej. Okej, ten tutaj idzie po prawej. Ale póki co jest spokój. Okej, a Drety masz najlepsze budowanie, więc rozbierz to, rozbierz to. A ty utrugę osłaniaj. Ojejku, to potrwa tak czy siak. Dosyć długo. Budowanie ty masz 14. Oj, naprawdę się boję, że to może nie wyjść. A ten jakby chciał, ale nie mógł. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zajmij się rozbieraniem tego. Ty nie jesteś zbyt dobry budowlancem. Dobra, szybka przerwa. Tutaj edytujący krater. Ogólnie tą część filmu nagrywam po tygodniowej przerwie. Pomiędzy tymi częściami zachorowałem i miałem zapalenie krtani. Dlatego gdyby mój głos był nieco inny niż był przedtem, to znacie powód. Więc lecimy dalej. Okej, widzę dosyć duży problem tutaj, bo oni tutaj próbują te szczątki statku rozmontować tak dalej. Ten zombie tak podchodzi tutaj, jakby wyczuwał, że ludzie byli tutaj, na samym środku, tutaj gdzie kamerę teraz mamy. I troszkę jest to niebezpieczna sytuacja, bo skoro on czuje, to te wszystkie zombie, które są tutaj, także to będą czuły. I te tutaj za chwilę przybiegną. Więc najchętniej to ja bym rozwalił te dwa fragmenty. Zabrał te wszystkie komponenty i ten metal. Chociaż metal byśmy zostawili, metal jest bardzo niepotrzebny, metal mamy w środku tutaj, w ilości bardzo dużej. Ale potem byśmy pobiegli tutaj, gdzie są te ziomki. Mam nadzieję, że wtedy zombie na nich się rzucą. No a my byśmy mogli ten spokojnie zebrać jeszcze te szczątki. No i jakoś się dostać z powrotem. Na pewno w tym momencie idzie do nas jeden zombiak, który raczej już nas widzi.
Tutaj też za niedługo te dwa się zbiorą. No i tutaj widzę, że ta babka już biegnie, więc traszę słabo. Też nie chcę, żeby taka sytuacja była, że nas zamkną gdzieś tutaj w tej skale, no i już po sprawie, nie będziemy w stanie uciec, bo to też jest bardzo niefortunne. Dlatego odpauzujemy sobie, niech oni to szybko ścinają. A to zombie biegnie gdzieś tam w prawo, bardzo dobrze. Olej nas całkowicie. Tak, ta tutaj się powoli jakby chciała zbliżać. Dobra, to rozwalił. Bardzo dobrze, podnieś te komponenty zatem. Ustaw się tutaj, ale nie strzelaj, dopóki cię nie rozkażę. Okej, gdzie ten poszedł w ogóle? Idzie gdzieś tam w prawą stronę, idealnie. Okej, co prawda ten troszeczkę agro na nas ma, ale... to gruba, sądzę, zanim tutaj dojdzie, to minie pół dnia. Okej, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Utru, jak tam u ciebie? Czy już możesz? Idealnie. Więc podnieś komponenty. I teraz... tutaj, tylko nie strzelajcie, nie chcę, żeby oni tam zbyt dużego agro na siebie zwołali. Więc teraz tak, biegniecie tutaj. Widzę, że oni wychodzą z mapy, więc nam dużo nie pomogą. Ale biegniecie tutaj. A gruby do nas podchodzi, ale zanim on dojdzie, no to wiadomo, już zdążymy. Już zdążymy do bazy i z powrotem dobiec. Więc nie ma strachu. Okej, rozwalcie mi to. Więc ty bierzesz tą część, ty bierzesz tą część i lecicie. Ja wam patrzę tutaj, czy przypadkiem jakiś się nie zbliża. Tutaj jest drugi gruby, ale znowu, strachu nie ma. Byle nie weszły do naszej bazy, bo to by było... fuck, już tam jeden jest, ale dobra, z jednym damy sobie radę. Z jednym nie będzie strachu. Okej, ten nas wyczuł. Ten już wraca do pozycji, gdzie byliśmy przedtem, no ale znowu. To jest tylko jeden zombie, wystarczy, że postrzelimy go raz, dwa razy. Będzie po nim. Okej, a kto pierwszy? Chyba utru. Sobie równocześnie raczej to rozwalą. I zombie pobiegł sobie gdzieś idealnie. Cyk, okej, więc zajmij się tym. Ty podnieś te wszystkie komponenty. Okej, rzucisz to na podłogę, ale nie... o, fuck, okej, strzelajcie, strzelajcie obydwójkę. Strzelajcie. Faktycznie nie zauważyłem go. Okej, strzał w głowę. Czy teraz... wszystkie zombie na mapie nas usłyszały, czy nie? Wygląda na to, że... że nie. Okej, więc utru wracaj do roboty. A ty podnieś mi te komponenty. Okidoki, na razie jest cisza i spokój. Bardzo dobrze, więc utru ty podnieś te komponenty, podnieś także te. Postarajcie się także podnieść ten metal, który tutaj leży, ile tylko damy radę. Raczej 36 sztuk. Okej, lepsze to niż nic. A ty, Dredd, dasz radę coś podnieść jeszcze takiego? Możesz transportować to, to jest skrajnie niebezpieczne teraz, bo byś musiał biec przez rój zombie, co mi się naprawdę nie uśmiecha. Okej, ulejecie grubasa. Powiniecie tutaj. I będziemy musieli teraz wykombinować, jak wejść do bazy, niezauważony przez stertę zombie. I... grupa podróżników najwyraźniej. O, idą tutaj, z tej strony. Ale czy nam pomogą cokolwiek? Prędzej agro tylko na siebie zwabią. W sumie, no, jakoś tam pomogą, prawdę mówiąc. Dobra, ten tutaj po prawej zapadł coś agro, chyba biegnie, żeby coś zjeść. Więc okej, wy pobiegniecie tutaj, zastrzelicie tego, co tutaj jest. Parę możliwości, okej, biegnie na nas. Okej, już cisza i spokój. Teraz biegniecie tutaj. Jak najszybciej jest to możliwe. Tutaj srebro leży, ale to olejemy już. Naprawdę srebro nie jest potrzebne w tym gameplayu. I tak nie handlujemy. Ale widzę, że ten chce się dostać do naszej bazy. Więc próbujemy go zabić, zanim jeszcze to zrobi. Okej. Widzę, że to go kompletnie nie zatrzymało, ale szczęście oderwanie nóg zawsze pomaga. Okej, teraz tego typa trzeba zdjąć, tylko problem jest taki, że tu jest naprawdę ciasno. Nie, nie podoba mi się to. Musicie wejść tutaj. Dredd, wejdziesz tutaj, gdzie jest ten metal. Poczekamy, aż podejdzie do nas, a nie my do niego. Okej, zdech. Więc do środka. Jest bardzo dużo metalu, więc budową ściany nie będzie raczej problemu. Damy sobie struktury. Tutaj zrobimy ścianę z dziurą w środku. Postawimy ją tutaj. I utru natychmiast zrobisz to. Tak. Tylko zajmij się budową prędzej niż biciem tego zębiaka. Okej, teraz możecie go zamordować.
Najwyraźniej utrół to olał, ale wróci z powrotem. Ale w sumie możecie strzelać do niego, to nie ma najmniejszego znaczenia. Okej, zdej. Idealnie. Okej, więc wygląda na to, że chyba wszystko. Tylko teraz zobaczmy, czy nasza baza jest w stanie. Czy przypadkiem tutaj nie ma zbyt dużo zombiaków w środku. Ale nie widzę ani jednego, więc... A, tylko ten. Ale tego możemy olać. Okej, więc ile komponentów ogólnie mamy? Powiedzcie mi. Słyszę, że koledzy strzelają do zombie. Okej, o, najwyraźniej już jednego zjedli. Wybornie. No cóż. Trudno się mówi. Tak więc, zobaczmy jeszcze raz, ile komponentów tutaj mamy. Tutaj jest 25. A nasza druga postać ma 8. I 7 w ręce. Okej, to mamy mnóstwo tak naprawdę, więc wydaje mi się, że działek powinno wystarczyć. Więc tak, ty wywal to i wywal to. A ty dread, cokolwiek to masz jeszcze. To masz i drewno masz. W sumie możesz uzupełnić ognisko. Jest godzina 19, więc ty możesz iść spać. A najwyraźniej cały czas spać możesz. Okej, więc to wyszło po byku. Najmniej czas wolny, teraz będą mogli się decydować, co chcą robić i tak dalej. Wyraźnie rozrywka jest fatalna. Otul tak samo. O, okej. Nie jest źle. Ojejku, tutaj źle sytuacja wygląda. Gagara próbuje się osłonić przed zombiakami, ale bardzo jej to nie wychodzi i no niestety... A, mogłaby uciec, ale zdupiła sprawę i właśnie umiera. Jest już pogryziona przez zombie i tubylcy uciekają najwyraźniej. Ktoś tam wyżyje w ogóle? A jeszcze ty, ale ty także zginiesz. Już nie masz szansy przetrwania, więc... Peszek! Okej, skoro my teraz będziemy mieć bardzo dużo prądu, ja bym sugerował, żebyśmy tutaj postawili także takie rzeczy jak lampa. No to jest bardzo potrzebne, bo oni ciągle mają negatywne nastrój przez to, na przykład przerwany sen, brzydkie otoczenie i tam było także w ciemności, na przykład ten typ przez chwilę miał, ale potem wszedł do pokoju, gdzie jest pochodnie i się jasno zrobiło, wiadomo. Dlatego wejdźmy sobie w meble i tutaj mamy ceiling light. To jest po prostu żyrandol, który możemy tutaj postawić i zrobi się znacznie, znacznie jaśniej. To możemy bardzo dużo postawić, bo... O nie! Nie gadajcie, że utrój jest ugryziony! Nie, jest złamany. Wow! Czemu tam wszedłeś? Okej, no musimy go udupić zatem. Teraz będzie chciał rozwalić drzwi, ale nie możemy mu pozwolić na to. Dobra, najwyraźniej jest bardzo zdenerwowany nas, no. Musimy mu to szybko w sumie uleczyć, nawet super teżką. Więc ty od razu biegnij tutaj, a ty dread, uzdrowisz go. Ponieważ wiem, że to nie jest ugryzienie, ale jeśli takie coś zalicza się pod infekcję, ja nie chcę, żeby on dostał, bo szczęki nie chcę mu amputować, żeby było złe. Ale widzę, że już jest w pełni wyleczony, więc okej. Jak to zrobić? On nas ugryzie jak nic. Może poczekajmy, aż on zrezygnuje. Agro mu puści. I coś tam będziemy mogli robić. Kukurydza jest praktycznie także wyrośnięta, więc... musimy się zastanawiać tutaj, jak my chcemy przetrwać. Widzę, że Dre także nie jest zainteresowanym robieniem jedzenia. No szkoda. Okej, widzę, że ten zombiak zrezygnował, ale on ciągle krąży wokół drzwi, więc poczekamy jeszcze, jak on się gdzieś tam odsunie, będziemy mieć więcej czasu na, wiadomo, otworzenie ich i wycelowanie. Nie rzucił się po prostu na nas. Jest jeszcze moment. Niech on zawróci. Kurde, znowu złapał agro. Dobra, to jednak będzie trudniejsze niż myślałem. I znowu się zaczyna, 128 zombie, więc idealnie, że my wyszliśmy dzień wcześniej, a nie teraz, to by było fatalne. A widzę tutaj też zombiaka z C4, więc to już w ogóle będzie ciekawe. Ale dobra, widzę tutaj duże ryzyko załamania, więc dajmy im z powrotem, żeby robili co tam chcą. Niech idą spać, niech coś tam porobią ciekawego z zabawami, na przykład szachy, albo niech rzucają sobie podkową. Nie robią co chcą.
Tylko, że przestali mi jęczeć, że mają strasznie wysokie ryzyko załamania. To w końcu jest wielki atak zombie, który przyszedł, a wy jęczycie, że nie wiem, spać wam się chce, albo jest zbyt gorąco w czasie snu. I to jest naprawdę twój problem podczas bitwy z zombie. No ładnie. Dobra, wiecie co? Jest problem. Ogólnie już praktycznie jedzenia nie mamy. Właśnie utro będzie jadł ostatnią rację żywnościową. Nasze jedzenie jest tutaj, gdzie łazi ten jeden zombiak. Dlatego musimy te drzwi otworzyć jakoś. Lepiej teraz. Więc Dread, ty tutaj wyskoczysz. No, to było szybkie. Okej, jeden strzał wystarczył. Po sprawie. Pięknie. Okej, więc teraz potrzebujemy rolnika. Najwyraźniej jest Dread. Więc ty, Mordko, nic innego nie rób, tylko leć na kukurydzę. Zbieraj to, przy okazji jeszcze korzeń leczniczy pozbierasz. A ty, Utru, możesz iść budować, chyba że... Chociaż nie pamiętam, żebyś miał najlepszego skilla w tym. A, budowanie 6. No. No, bardzo słabo, ale no. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, co nie? Dlatego, Utru, rób co tam możesz, tylko... Baterie najwyraźniej, potem panele słoneczne też fajnie by było, gdybyś spriorytetował. A więc zrób to, wyczyść tam ten teren cały. Przynieś komponenty, przynieś metal. No i podłączymy się do sieci, no i będziemy mieć światło, będziemy mieć ciepło. Powoli. Jeśli chodzi o ciepło, to grzejniki tutaj jakieś rypnąć musimy, no i... Ja, powoli to wygląda. Więc jak tylko zbudujemy te działka, to włączymy sobie, że zombie atakują wszystko i będziemy obserwować, jak to wyjdzie. Jak rzuci się fala 126 zombie na nasze mikrofortyfikacje, to jestem ciekaw, czy to w ogóle wypali, czy mamy jakiekolwiek szanse. A w ostateczności otworzymy tą ścianę i po prostu zombie się rzucą na te mechanoidy. One po prostu je rozwalą. I nas przy okazji. Okej, Utrym tutaj kończy panel słoneczny, pięknie, teraz buduję kawałek kabla, więc zajmie się jeszcze produkcją tego kabelka. No i będziemy mieć światło rano, bo teraz wiadomo, jest noc, panel słoneczny nie będzie działać. Nie mam nawet naładowanych baterii. Więc Utru, dokończ to. Medytuję. Nie idź medytować. Tylko dokończ to, żebyśmy już rano mogli ładować baterie. I jeszcze to dokończ i... Wygląda na to, że cały... Kabel jest gotowy, oprócz tego kawałka. Ale tutaj już kto inny załatwi. O, yeah, mamy światło i działka szyją już od razu, okej. Okay. Wiecie co? Chcę wyłączyć, żeby wstrzymali ogień, dokładnie. By nie strzelali, żeby lufa się nie tarła, bo to nie ma sensu. No i tak, zdobyliśmy właśnie bardzo dużo energii przez jeden głupi panel słoneczny. To był naprawdę dobry pomysł, żeby w skali tak, coś takiego zbudować. No, ale tak, teraz problem jest taki, że te działka będą strzelać. Dlatego ja bym sugerował, żeby je wyłączyć. Będziemy oszczędzać prąd i w ogóle. Nie wiadomo, baterie jednak muszą się naładować, żeby to miało sens. Dlatego dajmy tutaj pracę. I najprostsze mają na priorytet. W razie jeszcze tego nie chcą robić, więc. Cóż. Pisaliście mi też w komentarzach, że następny razem jak będę robił korzeń leczniczy, żebym robił go do 70%, a potem go ścinał, bo i tak więcej plonów niż jeden nie daje. Tak, tylko wtedy jest szansa, że w ogóle żadnych plonów nie będziemy mieli. Więc ja będę chętnie to przetrzymał tak do 90%, bo wtedy jest największa szansa, że jakiś sensowny zbiór z tego będzie. Żeby, wiecie, w ogóle mieć szansę, żeby jakikolwiek korzeń leczniczy tutaj wyskoczył. I żeby dostać kompletnie zero. Ale tip jest całkiem dobry. W przyszłości może uda nam się go użyć, gdybyśmy mieli naprawdę nóż przy gardle. Okej, więc skoro mamy prąd, to ja tutaj nie będę się oszczędzał tak naprawdę. I weźmy tutaj jakieś struktury, w sumie nie. Okej. Chyba ten typ z C4 wziął i wybuchł. Najwyraźniej w tym miejscu gdzieś. Okej, dobrze, tam niż u nas w ścianie gdzieś, to by było fatalne. Ale wracając, ja bym proponował, żeby tutaj zrobić kuchenkę elektryczną, bo skoro już mamy metal, no to czemu nie? Nie będziemy musieli palić ogniska, a wiadomo, temperaturę będziemy sobie zdobywać dzięki grzejnikom, które za chwilę także powinniśmy zbudować, ale na spokojnie wszystko.
Więc utrój to zbuduj. A Dread od razu zrobisz jakieś proste dania, bo sytuacja wygląda źle. W zasadzie już nie mają czego jeść. Więc zajmij się gotowaniem. Wiem, że ty chciałeś właśnie się pobawić, ale na to będzie jeszcze czas. I tak, możecie rozwalić to i także to. Gdybyście przypadkiem tam drewna nie dorzucali, którego i tak mamy skrajnie mało już. Okej, więc utrud tutaj buduje kolejny panel słoneczny. Wygląda na to, że także będziemy musieli je podłączyć tutaj do całej sieci. No i fajnie, wszystko leci tak jak chcieliśmy. Tutaj baterie się już powoli ładują. No i tak jak mówiłem, w następnym odcinku włączamy modyfikację Zombielanda w pełnych obrotach. Czyli zombie będą atakować wszystko, co zbudowaliśmy. Wszystkie te ściany, wszystkie działka, wszystkie kable, wszystkie fortyfikacje. Więc to będzie naprawdę ekscytujące, mam nadzieję, że tutaj naprawdę do rzezi dojdzie. Bo jak 120 zombie rzuci się na jedną ścianę, to się będzie działo. Mam nadzieję, że te trzy działka wytrzymają, ale najprawdopodobniej nie. Oh, fuck, to niedobrze. Powoli zatruwa środowisko. To fatalnie. To jest strasznie zła wiadomość. Nie, dobra, ale tym problemem jakoś spróbujemy sobie poradzić w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Do subskrypcji jeszcze bardziej. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.